Parku Leśnym na Górnym Borze miał miejsce w niedzielę 3 października piknik ekologiczny. Różne tematyczne stanowiska przyciągały całe rodziny i o to właśnie chodziło, bo proekologiczna postawa to wiedza i wrażliwość, którą należy budować od najmłodszych lat. Na co zwracał uwagę również burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko. Żyjemy w środowisku otoczeni drzewami, trawą, takim naturalnym środowisku. To środowisko trzeba umieć zaprezentować, pokazać, zachęcić ludzi, żeby poszli do lasu. No i dlatego też ten pomysł, żeby oprócz parku nad Stawami zrobić park leśny na Górnym Borze. Nikt tutaj nie wchodził z wyjątkiem dzikich zwierząt. A teraz ludzie mają okazję zobaczyć i zapoznać się, poczytać o tych zwierzętach, usiąść, zamyśleć się. No i niestety bardzo dużo śmieci zostawić po sobie niejednokrotnie, więc jeszcze długa droga przed nami. Za wykonanie prostych zadań dzieci otrzymywały pieczątki, a za te z kolei można było otrzymać drobny upominek. Pod znakiem ciekawostek ze świata przyrody upłynęła więc na Górnym Borze słoneczna niedziela. Co tutaj pani ma fajnego w tym punkcie? Dzień dobry. Moje stanowisko to mieszkańcy lasu i tutaj widzimy mieszkańców lasu, drapieżniki, jelenie, sarny, opowiadam dzieciom. Dzieci są bardzo wyedukowane, już dużo wiedzą, ponieważ odwiedziły centrum ekologiczne, więc nie mam za dużo do opowiadania, to one znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.